Hej, tutaj Zuzia, witam w szóstym odcinku Niezapominajki. Cyprian codziennie podlewa niezapominajkę i jeśli jesteście jakimiś znawcami roślin, to dawajcie znać, czy to raz w tygodniu przenoszenie do piwnicy, to sprawia, że umiera. Sezon będzie trwał tak długo, aż niezapominajka nie umrze. Dzisiaj zaczynamy od wyzwania, bo ktoś napisał: nagraj odpowiedzi na te same pytania, na które odpowiadałaś kilka lat temu i zrób zestawienie starych i nowych odpowiedzi, żeby zobaczyć, jak zmieniło się twoje postrzeganie świata i tak dalej. Sama jestem bardzo ciekawa, Cyprian mi przygotował moje stare odcinki, dlatego wjeżdżam z laptopem tutaj. Okej, okay. O Jezu, jaki on jest ciężki! Jezus, jaki ciężki laptop. Jedziemy! Świat czy wszechświat? No wszechświat, bardziej mnie ciekawią te galaktyczne, ta galaktyka i to wszystko niż to, co widzimy na co dzień. Wszechświat. W ogóle nie, to ja nie znam odpowiedzi na te pytania, także... Mars czy Lion? No Mars, oczywiście, że Mars, no bo 30 sekund do Marsa, mój ulubiony zespół. 30 sekund to Mars, oczywiście. Dynia czy arbus? Dynia czy arbus? Ja bym powiedziała arbus. Bardzo lubię arbuza, ma dużo wody. W sumie zupa to dyniowa, sok to arbuzowy. Co nie odpowiedziałam na pytanie? No zupa to dyniowa pyszna, a sok arbuzowy, no dobra. Smok czy feniks? Wybrałabym feniksa. Feniksa, ja lubię takie mistyczne zwierzęta. Oj, tutaj 100% feniks. Nawet Mithra Marsowa, feniks, feniks. Okej, okay. Na razie jestem dosyć zgodna ze sobą. Ziemniaki tłuczone czy całe? Ale dziwnie to czytał, jaka w ogóle jestem inna. Wolę, jest, kocham każdy rodzaj ziemniaków. No dobra, chyba wybrałabym całe, bo mają mniej kalorii, a w pire ta śmietanka, masło i to wszystko to jest hardcore. Oj, pira to ja kocham, pira, pira. Herbata zwykła czy owocowa? Herbata owocowa. Owocową piję w tym momencie w ciąży. Bardzo, bardzo intensywnie. Owocowa herbata. Uwielbiam wszystko, co słodkie. Uwielbiam także i kawa, i herbata. To jest u mnie miód, miód, miód i jakieś tam owocowe. Ale nie, to teraz to się na pewno zmieniło, bo ja już tak nie słodzę i nie dodaję miodu i... Zależy, czy chodzi o mnie teraz w ciąży, czy o mnie tak nie w ciąży. Teraz to w ogóle nie słodzę, a tak to słodzę bardzo mało. A najbardziej to w ogóle lubię... Porzeczka i dzika róża, albo malina, dzika róża, coś takiego. O, muszę sobie przypomnieć ten smak, ja w ogóle nie pamiętam. Dzika róża i porzeczka, coś takiego? Okej. Okay. Pomarańcza czy mandarynka? Wydaje mi się, że powiedziałam, że mandarynka, ale teraz bym powiedziała, że pomarańcza. Naprawdę wolę, kocham. Mam w ogóle ochotę na pomarańcza straszną, a to też może jakieś takie zachcianki. Chcę pomarańcza. O, mandarynka, bardzo mandarynka, zima się zbliża, mandarynki! Jogurt naturalny czy śmietana? No i tutaj też w celach zdrowotnych powiedziałabym, że jogurt naturalny. Ale też dlatego, że ja kocham jogurt naturalny, ja zajem owoce z jogurtem naturalnym codziennie i nawet nie dodaję do tego cukru, chcę, żeby to było takie kwaśne, takie prawdziwe. Oj, w zupie to śmietanę rozmieszać bez, to sobie nie wyobrażam, bez, ale... No jak, no przecież zupę ze śmietaną, właśnie można bez śmietany zupę jeść normalnie, co to w ogóle? Może z jogurtem naturalnym jeść zupę? Chyba moje żywieniowe nawyki bardzo się zmieniły. Jogurt naturalny, jak się tak wsypie płatki owsiane albo owoce, albo się taką fantazję rozumieć, jak pomiesza, kocham takie, kocham, kocham, bo jogurt naturalny nie jest słodki i to też jest fajne, bo słodkie można dodać. Hamburger czy hot dog? Tutaj bym odpowiedziała hamburger. O Jezu, hamburger. Hamburger, hamburger, ale bez pomidora, bez ogórka. Taki sos. Nadal tak samo, nadal tak samo. Musicie mi wybaczyć, dosłownie bolą mnie barki, więc będę tak oglądać tutaj po... tak. Banany czy winogrona? Powiedziałabym, że banany. Banany. Mydło. Mydło czy szampon? Jakie dziwne pytanie. Szampon, szampon. Ja jestem troszeczkę włosomaniaczką ogólnie. Mydło? Mydło? Mydła zazwyczaj mają lepsze zapachy, takie fikuści na wiecie, makaroniki ostatnio mam, a szampon, no taki szampon, nie? Myję, jeszcze źle się spłuczę, później tłuste włosy, a mam to gdzieś. O kurde, czyli ja zawsze nie umiałam myć włosów? Dobra, masakra. Trochę mnie to bawi, trochę mnie to przeraża. Pianki czy żelki? Żelki, ewidentnie żelki. Ja chyba nie lubię pianek w ogóle za bardzo. Myślałam pianki, że piana, ale nie. Pianki czy żelki? Żelki, żelki. Kakao czy mleko z miodem? Odpowiadałam się do pytania i... Mleko z miodem, mleko z miodem. Dobrego kakao chyba dawno nie piłam. Jak byłam na diecie, to też było zawsze kakao z tym gorzką czekoladą, masakra.
Nie pamiętam odpowiedzi, ale w tym momencie mam ochotę na kakao. Kakao, teraz bym wypiła. Pizzę czy frytki? Pizzę. Teraz na pizzę. Tutaj jest pytanie o Warszawę. Zuziu, chcesz się wyprowadzić do Warszawy? Nie. I nadal moja odpowiedź to by było nie, może nie aż takie nie, ale no faktycznie gdzieś tam lubię wioski, lubię moją wioskę, lubię taką mały miasteczkowy klimat i nie wyobrażam sobie dużych miast. Nawet mieszkanie w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi, bo wszędzie tam mieszkałam. No, ja jestem bardzo rodzinna, bardzo bym tęskniła za rodziną i bardzo w ogóle kocham mój dom, mój domek drewniany, jakby to wszystko, co tutaj tworzymy razem z Cyprianem. O Jezu, ja nie chcę odpowiedzieć na to pytanie. Ja na pewno odpowiedziałam, że nie chcę, ale no dobra, no ale aż się boję, co ja odpowiedziałam. Jezu, jestem w ciąży, nie? W sumie dzieci nie planuję mieć, także bardziej planuję rzeczy, których nie będę i nie chcę. Na przykład nie chcę palić, nie chcę pić i nie chcę być jakaś, no nie. Ale nie planuję dokładnie chyba tego, co się ma zdarzyć. Planuję, co się nie ma zdarzyć. Na przykład nie chcę dzieci. No dobra, w sumie to często zadajecie takie pytania, nawet świeże pytanie od Wicki. Czy od zawsze byłaś tutaj już nastawiona na stworzenie swojej rodziny w przyszłości, czy bardziej cieszyłaś się nastoletnią młodością? No i właśnie cieszyłam się nastoletnią młodością, jak widać, ale że aż z takim nie? Powiem wam tak, ja dziecko chciałam mieć mniej więcej jak miałam 24 lata. Mam 27 w razie czego. No i nie chcę mówić tak, że to się zmienia, bo no, u mnie się zmieniło chyba dlatego, że po prostu... Ja mam tyle przemyśleń takich pięknych związanych z tym wszystkim, ale jest taki moment w życiu, kiedy nie chcesz ty być najważniejszy w tym swoim życiu, tylko chcesz, żeby ktoś inny był ważny, chcesz oddać tą swoją miłość do siebie, do świata, skumulować to w centrum jednego punktu na tym małym stworzonku, istotce i chcesz zostawić właśnie pierworodnego, chcesz, żeby ten twój cały świat to był właśnie to dziecko, żeby było tym całym twoim światem. I to są takie myśli, które właśnie miałam, jak miałam 24-25 lat, że po prostu nie chcę już tego skupienia na mnie, chcę skupić się na moim dziecku i bardzo wręcz potrzebuję tego dziecka, no i w sumie cieszę się, że teraz moje marzenie się spełni. Oczywiście to wszystko nie jest też takie kolorowe, bardzo też mam obawy, boję się, ale no tak, patrzenie mi się bardzo zmieniło. No ale ja tutaj mam chyba 19 lat, no co ja mogłam powiedzieć, jak miałam 19 lat, nie? Lecimy dalej. Mamba czy małam? Nie widzę żadnej różnicy między tym. No dobra, to mamba, wzięłabym mambę. Ej, ja nie widzę tutaj aż takiej dużej różnicy, także no nie wiem, powiem mamba, bo taki chyba oryginalne, ale to i to bardzo lubię. Leginsy czy dresy? Powiedziałabym, że leginsy, bo teraz nawet mam ciążowe leginsy i lubię leginsy od zawsze. Leginsy, ewidentnie leginsy. Hot dog czy zapiekanka? Zapiekanka. Myślę, że wtedy też tak powiedziałam, bo zawsze kocham zapiekanki. Zapiekanka. Nie przypadam za parówkami. I lubię pieczarki strasznie, także zapiekanki. Paluszki czy popcorn? Ale paluszki? Aha, słone paluszki i popcorn. 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 Uwielbiam popcorn, kocham popcorn. Szczególnie z jakimś takim sosem serowym i do kina nasze popcorn. Uwielbiam. Czy Kit Kat? Tu bym powiedziała, że KitKat. No nie, no naprawdę nie. KitKat po częściej jem, ale tamte... Koszykówka czy siatkówka? Koszykówka. Koszykówka, na pewno. Jeśli sama grać, to koszykówka. Jeśli oglądać, to może i siatkówka. Nie oglądam sportu w ogóle. Sprite czy 7-Up? Sprite. O, Sprite. Może Sprite'a. Pikantny czy słony? Słony, bo pikantnych rzeczy ja tak średnio. Ja wolę takie śmietanki. A tu bym powiedziała, że pikantny. O Boże, pikantny. Kocham pikantne rzeczy. O Jezu, to o wiele bardziej niż słony. Za słony to już w ogóle nie idzie zjeść. Kowe, delikatne, takie moje smaki. Czekolada mleczna czy gorzka? No powiedziałabym, że mleczna, no bo mleczna jest, no jest lepsza, ale gorzką częściej jem. Mleczna, nawet tutaj się nie zastanawiam, po prostu gorzki nienawidzę. Kluski śląskie czy... No ej, ale no bez przesady, dobra, nienawidzę. Jakoś jak przeszło na zdrowy tryb życia, to się polubiło tą gorzką, nawet kostka gorzkie była dobra. Kluski śląskie czy kopytka? Chyba powiedziałabym, że kopytka. Wydaje mi się, że kopytka. Bardzo lubię kopytka. No, kopytka to jest coś. Tulipany czy róże? Róże. Róże bardziej mi się podobają. No co? Wstałam? No dobra. To nara. Pa.
Sorki. Jaka rozmowa z tatą, nie wierzę. I tutaj tata dzwonił i w ogóle oni są teraz na tym meczu takim, no, takim tym ważnym, wręcz, no, i tam w Krakowie są i fajnie, tylko że ja nie jestem tam. Słodkie, nie pamiętam tego w ogóle. Tulipany czy róże? Jeśli w tatuażach, to róże. Jeśli kwiaty, to raczej tulipany. Obydwa kwiatki są bardzo ładne. Jaka odpowiedź pokrętna. Ale nie moje ulubione. Ja bardzo lubię kwiaty lawendy, kwiaty niezapominajek, nawet żonki. Aaaa, słyszycie to? Kwiaty niezapominajek! Niezapominajkę powiedziałam to, no lubię, zawsze lubiłam, ale akurat, no, lawenda i niezapominajka, ale jaja, zdziwiłam się. Ile trochę? Bez uwielbiam, no kurde, lubię pracę. O, a bez robiłam ostatnio bezową sesję w Bajałym Byzie, no, było nam przed domem rośnie, możecie zobaczyć na Instagramie foteczki, bo bardzo ładne. Ciężowy brzuszek i w ogóle kolejna sesja, super. Domek czy blok? Domek. Domek. O, no to tyle. No dobra. Chyba się zmęczyłam. No i to tyle, jeśli chodzi o wyzwanie. Zaraz przejdziemy do reszty kategorii. No trochę się zdziwiłam. Trochę się zdziwiłam, nie ukrywam, ale fajne przeżycie. Fajne przeżycie tak sobie porównać siebie. W ogóle całkowicie taka inna z tego temperamentu i z tego wszystkiego. Człowiek jak jest młodszy, to jest taki, nie wiem, taki pewny siebie, taki... No ale tak się jakoś wszystko zmienia, co nie? Suchar tygodnia. Sucharów mam kilka, bo żaden mnie nie bawił, ale dobra. Przychodzi informatyk do apteki i mówi: poproszę witaminę C++. Dlatego on szybko zastępczy, też średni. Jak leci? Super, tylko palce mnie strasznie bolą. A co się stało? Wczoraj na czacie mieliśmy imprezę i całą noc śpiewaliśmy. Whatever, nieważne. I don't know. Ja nie umiem odpowiadać do wcipów. Pytania. Gdzie jest Mercy? No tutaj. Czy ulubieńcem tygodnia będzie kiedyś jeszcze butla z helem? No chyba, że każdy ma w domu butlę z helem. To jest żart, który się nigdy nie nudzi. Ale nie, dzisiaj ulubieńcem będzie coś innego. Mimo że, bardzo ciekawe, hel nadal mam. A wiecie, że podobno kobieta w ciąży nie potrafi nadmuchać sama balonę? Muszę kiedyś to sprawdzić. Damy ją do odcinka? Damy ją. No to i tak. Dzisiaj nie zapaliłam. O Jezu, też boję się ognia. Nie wiem. Jezu, wybuchnie coś! Nie, butla nie będzie w scenografii. Czy zamierzasz prowadzić zdrowy tryb życia, kiedy wyjdziesz z cukrzycy? No, nadal właśnie przez tą cukrzycę prowadzę w tym momencie zdrowy styl życia i zamierzam. No oczywiście, że po ciąży zamierzam. To jeszcze jest karmienie, a w karmieniu też trzeba dobrze się odżywiać. Tak, bardzo mi się marzy zdrowo jeść, ćwiczyć, być aktywna. Teraz mi tego bardzo brakuje. Nadal mam te zalecenia od lekarza, żeby leżeć w łóżku. I bardzo, bardzo chcę już z wózeczkiem robić trasy i troszkę się tak, wiecie, redukcję mieć. Ale to tak z głową, po prostu, no... Ja zawsze preferuję zdrowy styl życia, tylko czasami mi nie wychodzi. Jak wspominasz swoją maturę? Pamiętam, że chyba byłaś w trakcie na koncercie Mars. No, teraz były ostatnie matury i dużo osób mi pisało, że mój film z tym właśnie, że byłam na koncercie, jakoś ich tak uspokoił. No, zdałam wszystko, wszystko ładnie zdałam. No, ładnie, matematyka tak akurat. I po polskim w poniedziałek od razu napisałam polski i pojechałam do Gdańska, to jest dosyć daleko. Na koncert Marsów i wróciłam o 4 nad ranem, nie spałam całą noc i pisałam matematykę. A udało mi się zdać, także dosyć intrygująca historia, ne? Ten sezon jest mega! Krokiet Simpson był naukowcem, a Frankiem był ogrodnikiem. Jezu, wzięłam to, bo w ogóle mi wstyd, że nie pamiętałam, pomyliłam te dwie postacie. No, wiem, że był ogrodnik i naukowiec, ale po prostu imiona mi się pomyliły. A w ogóle co do Simsów, to dawajcie znać, czy mam zrobić gameplaya drugiego tutaj w odcinku. Czy w ogóle chcecie kontynuację mojej rodzinki, ja i Cyprian i tam to, co zaczęłam w 4 odcinku, nie zapominajki.
Czy cały czas leci ci woda z szyi, kiedy jesz? Jeśli tak, to wiesz dlaczego? No, ogólnie to zawsze wiedziałam dlaczego. Mam po prostu tutaj przetokę szyjną. Jest ona na tyle mała, że nie idzie jej za bardzo zoperować. Może już teraz idzie, ale to mi nie przeszkadza. To jest jakby taka ślina, parę kropel śliny. Jezu, to tak brzmi, że leci ci woda z szyi. No ale tak, nadal tak. Czy żałujesz tego, że twój pierwszy związek był taki publiczny? Nie żałuję, że był publiczny, tylko żałuję, z kim był ten związek, bo teraz też mam trochę publiczny, jakby mówię normalnie o Cyprianie, ale no Cyprian nie ma parcia na szkło i jak zaczęliśmy się spotykać, to wręcz przestał prowadzić Instagrama i no na pewno nikt by nie żerował na mojej popularności. I to jest duża różnica w związku, czy to po prostu są dwie osoby, które tworzą jakieś treści i czy jest to po prostu publiczny związek, ale jednak z osobą, która nie jest publiczna i jest miło normalnie. Musiałam sobie zrobić chwilę przerwy, bo mi się bardzo ciężko stoi. Też dostaję często od was wiadomości, że mam teraz takiego faceta, który jest dla mnie wsparciem, który jest dla mnie podporą i też nawet inaczej się zachowuje. No i tak to zazwyczaj jest, jakby no tak to jest, zawsze oddziałuje ta osoba, z którą jesteśmy w związku na nas i teraz bardzo pozytywnie na mnie oddziałuje mój facet. Czuję się przy nim bezpiecznie i bardzo się cieszę, że sobie znalazłam właśnie takiego kochanego człowieka. Po lewej stronie właśnie mam taki ucisk. Tutaj w ogóle dziecko tu ma w ogóle główkę na dole. Lecimy dalej z tym odcinkiem, bo już nie wytrzymam więcej. Film tygodnia. Film tygodnia to Dungeons and Dragons, jeśli byliście w kinie, czy nie byliście, nie wiem, czy gdzie oglądaliście, czy nie oglądaliście. Super, super genialny film przygodowy, kocham takie i jest bardzo zabawny, jest naprawdę śmieszny. Ja też się jaram w ogóle takimi, wiecie, nowymi uniwersum, jakby nowymi światami i no naprawdę mi się fajnie oglądało. W ogóle byłam bardzo sceptyczna, Cyprian mnie namawiał co najmniej 3 razy, żeby to obejrzeć. No i było super, było po prostu mega, mega zabawne. Chyba najśmieszniejszy film przygodowy, jaki w życiu widziałam. Ciekawostka tygodnia. Czy wiecie, że dziecko, jak się rodzi, ma 100 kości więcej niż my, ludzie, jakby no, już tacy wytworzeni. Rodzi się i ma około 300 kości, gdzie ja na przykład mam 206, szkielet człowieka ma około 206. Później te kości się łączą, no i mają normalnie 206. Bardzo ciekawa ciekawostka. Piosenka tygodnia. Piosenką tygodnia jest piosenka o nazwie Stay i nie będę się starała wymówić nazwy tego zespołu, bo jeszcze powiem jakoś dziwnie. Kolejna sprawa to nie mogłam znaleźć w ogóle skąd jest ten zespół i bardzo się starałam, bo nie mają Wikipedii o sobie i chciałam coś jakoś od nich tak nawinąć, no ale chyba to jest niszowy zespół bardziej. Później przesłuchałam sobie inne piosenki, na przykład Sofię. No i naprawdę genialna muzyka, ale tutaj Stay polecam najbardziej, bo kocham tę piosenkę, jest cudowna. Kiedyś mi ją Spotify polecił i tak po prostu myślę, że wam się też spodoba, także posłuchajcie. Ulubieniec tygodnia. Ulubieńcem tygodnia jest Cyprian. Nie wiem, czy kiedykolwiek dawałam jakąś osobę jako ulubieńca, ale ulubieńcem tygodnia jest Cyprian. Jest on cudowny, wspiera mnie, pomaga mi i teraz jak jest ciąża, jak muszę leżeć w łóżku przez zalecenia lekarza, to robi mi śniadania, odkurza, kosi trawę, no jest po prostu genialny. No dobra, tak serio, to naprawdę Cyprian jest taką osobą, która po prostu musi coś robić i zawsze coś robi i mnie zaskakuje, jak on w ogóle tworzy w domu, teraz jest jakiś pokój, tutaj tnie coś, w ogóle wytwarza z jakiejś... Wyobraźcie sobie, że mam stolik nocny, nowy, musiałam mieć większy. Cyprian nagle przychodzi z większym stolikiem nocnym dla mnie i mówi, że muszę mieć teraz duży stolik nocny, bo jestem w łóżku długo i muszę mieć przy tym łóżku duży, fajny stolik nocny, nie? Także bardzo kochany jest ten mój facet, złota rączka, wszystko po prostu ogarnie, dobrze gotuje, dobrze maluje ściany, dobrze ogarnia takie rzeczy, no wszystko, wszystko, do tego mądry, inteligentny po prostu. Ulubieńcem tygodnia, ulubieńcem życia jest Cyprian. Tylko ogrodnikiem jest słaby. No. A ślimak! Przyniósł mi kwiatę ze ślimakiem. W ogóle chciałam ten odcinek nagrywać w okularach, nie? No ale uwaga, jak mam okulary, które zazwyczaj noszę, to tyle mamy światła. Ui, tak byście mnie tutaj widzieli. No. No ale dziękuję za oglądanie. Była z wami Zuzia i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że dam radę go nagrać. Już w ogóle mamy 30 tydzień.
Tydzień? Tydzień, dobrze mówię wszystko. Jeszcze raz się tu oddalę. Proszę łapki i lajki i wszystko, komentarze dla synka dawać. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w sobotę o 12, bo ze mną Zuzia.